środowe popołudnie miała miejsce konferencja prasowa, w trakcie której burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z dyrektor publicznego przedszkola nr 2 w Ropczycach Elżbietą Ryniewicz poinformowali rodziców o otwarciu przedszkoli i żłobka na terenie naszej gminy. Chciałbym Państwa poinformować o naszych decyzjach dotyczących otwarcia przedszkoli na terenie miasta Ropczyce, gminy Ropczyce oraz żłobka. Szanowni rodzice dzieci mających w przedszkolach i w żłobkach, chcę poinformować, że z upływem przyszłego tygodnia, od 18 maja, otwieramy przedszkola miejskie. Przedszkola miejskie to przedszkole numer 1 przy ulicy Wyszyńskiego, przedszkole numer 2 na osiedlu Świętej Barbary, właśnie tutaj jesteśmy, przedszkole sióstr zakonnych w centrum Ropczyc oraz tyle. Od 18 to właśnie te trzy przedszkola. Oraz przedszkola niepubliczne, prywatne, które też są już otwierane. Szanowni Państwo, pozostałe przedszkola na terenie gminy, niewymienione przeze mnie, jak również żłobek, który ma główną siedzibę tu na osiedlu Świętej Barbary, obok przedszkola oraz jego filia na osiedlu Granice, otworzymy od 25 maja. W pierwszej kolejności przyjmowane do przedszkoli będą dzieci, których rodzice należą do wybranych grup zawodowych. Szanowni rodzice, chcę zaznaczyć, że będzie oczywiście kryterium przyjęcia ponownie naszych dzieci do przedszkoli i do żłobka wedle grup zawodowych Was, rodziców. Preferowane są zgodnie z wytycznymi, przede wszystkim wytycznymi ministra zdrowia. Preferowane są dzieci rodziców, którzy pracują w służbie zdrowia, pracują w służbach mundurowych, czy też w handlu, jak również i pracujący nauczyciele, pracujący zdalnie. Bierzemy też pod uwagę przyjęcie dzieci z innych grup zawodowych, ale pod warunkiem, że obydwoje rodzice pracują i trudno sprawować opiekę nad tymi dziećmi. Wszystkie przedszkola otwarte będą 25 maja. Otwieramy wszystkie przedszkola od 25 maja, od poniedziałku 25 maja, bo z tym dniem już uważamy, że najprawdopodobniej nie będą wypłacane zasiłki opiekuńcze z ZUS-u. Przynajmniej o tym stanowi na dziś rozporządzenie Rady Ministrów, które określa, że do 25 maja to ten zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat jest wypłacany. Główny inspektor sanitarny opublikował szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne, między innymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków. Dostosowujemy się do wytycznych głównego inspektora sanitarnego. Te wytyczne stawiają wiele zadań przed dyrekcjami przedszkoli, przed pracownikami, nauczycielami, również przed samorządem. Będziemy wspierać naszą kadrę dyrektorską i nauczycielską w naszych przedszkolach, aby do tych wymienionych przeze mnie dni dostosować się do tych wytycznych. To jest bardzo złożona praca, ale również i konkretne zakupy, które zmierzają do tego, aby nasze przedszkola były zdezynfekowane, by dopracować żywienie dzieci, by również dostosować się do tych wymogów, że w grupie nie może być więcej jak 10-12 dzieci, że na każde dziecko musi być minimum 4 metry kwadratowe powierzchni, że te grupy nie mogą się stykać, dzieci z tych grup, że również jest zabroniona komunikacja pomiędzy pracownikami, którzy zabezpieczają wyżywienie i opiekunami dzieci. Tych wytycznych jest sporo. Trzeba trochę czasu, aby nasze przedszkola i nasz żłobek były bezpieczne. Bezpieczne przede wszystkim dla dzieci, dla Was, dla rodziców dzieci i oczywiście również bezpieczne dla kadry pracującej w naszych przedszkolach i w naszym żłobku. Sądzę, że do 18 maja będziemy gotowi, aby bezpiecznie w warunkach absolutnie higienicznych, sanitarnych przyjąć nasze dzieci pod opiekę do przedszkoli, właśnie wymienionych przedszkoli miejskich, a pozostałe dzieci do przedszkoli gminnych na terenie naszej gminy i do żłobka od 25. Burmistrz Bolesław Bujak zwrócił się do rodziców, by bez obaw oddawały dzieci do przedszkoli i żłobków działających na terenie naszej gminy. Bardzo serdecznie zapraszam
rodziców wymienionych działów, którzy pracują, by no, po prostu zapisywali w dyrekcjach przedszkoli i żłobka swoje dzieci. Jestem przekonany, że dyrekcja i pracownicy naszych przedszkoli i żłobka dotrzymają standardów, które są w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i że wasze dzieci będą pod opieką naszej kadry bezpieczne, zdrowe i będą cieszyły się radością przebywania w naszych placówkach. Dyrektor publicznego przedszkola nr 2 w Ropczycach Elżbieta Ryniewicz zaapelowała do rodziców i dzieci, by przygotowały się do całej tej sytuacji. Tak jak pan burmistrz mówił, więc to już, że zapraszamy was 18 maja do przedszkola. Będą pewne obostrzenia, o których szczegółowo wszystkie informacje będą wywieszone na stronie naszego przedszkola i tutaj będą dostępne również wywieszone na tablicach ogłoszeń. Będziemy pracować w reżimie sanitarnym, więc musicie wiedzieć, że tak jak ja teraz wyglądam, będą podobnie, będziemy wyglądać i jak dzieci przyjdą, musicie oswoić swoje dzieci, że panie czasem będą mało rozpoznawalne, ale nie bójcie się, na pewno to kiedyś się skończy i wrócimy do normalnych czasów, a teraz, żeby bezpiecznie to przejść, niestety musimy się wszyscy do tego zastosować. Także pozdrawiam serdecznie, proszę śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola i na Urzędu Miejskiego i myślę, że wszystko będzie dobrze. Przypomnijmy, 18 maja w naszym mieście otwarte zostaną publiczne przedszkole nr 1, publiczne przedszkole nr 2, ochronka sióstr służebniczek, a także przedszkola niepubliczne, żłobek miejski na osiedlu Świętej Barbary oraz jego filia na osiedlu Granice oraz pozostałe przedszkola na terenie gminy otwarte zostaną 25 maja. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach poszczególnych placówek, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Ropczycach.